umrze. I wtedy pierwsza cywilna osoba ochrzciła go, ale ponieważ no, to była taka sytuacja skrajna, potrzebna, to nie miał ani matki chrzestnej, ani ojca chrzestnego. I austriackie władze, wiedeńskie władze, kiedy dowiedzieli się o tym, że Bem przeszedł na islam i został paszą, czyli generałem tureckim, i on szykuje się do tego, żeby był dowódcą artylerii tureckiej, ponieważ Turcja nie ekstradowała uchodźców węgierskich i polskich, którzy uszli z Węgier do Turcji w sierpniu i we wrześniu 1849 roku, to Austria i Rosja groziła Turcję z wojny, wypowiedzią wojny. Ale w tej sytuacji Francja i Anglia, które kraje można powiedzieć, że patrzą, nie kiwnęły, kiedy ogłoszono interwencję rosyjską w maju 1949 roku przeciwko Węgrom. Teraz zabezpieczyła Turcję, że jeżeli rzeczywiście Rosja napadnie na Turcję, Francja i Anglia występują po stronie Turków i nawet kilka statków wojennych rzeczywiście wypłynęła do wybrzeża Turcji. Więc teraz kontynuuję po węgiersku. Tehát Bemben valóban, Bemnek a teste valóban csenevész volt, de hihetetlen erős volt a lelke. És ez az erős lélek abból táplálkozott, hogy Bem már 15 éves korában elhatározta, hogy felosztott hazáját felszabadítja. 1809-ben belépett a Varsói Hercegség hadseregébe, amikor a Varsói Hercegség hada felszabadította Krakkót, ugye 1809 a nagy háborút vív egymás ellen Ausztria és a császári Franciaország, és a mellék hadszintéren Stanislav, vagy József Poniatowski, ugye Napóleon szövetségese, felszabadítja Galícia egy részét és bevonul Krakkóba.